Proszę Państwa, gościmy dzisiaj grupę studentów, przedstawicieli rzeszy prawie 600, ponad 600 stypendystów fundacji, którzy w tym roku otrzymali stypendia na pierwszy rok studiów. To są ludzie sukcesu, osoby, które na swoim koncie zapisały już wiele sukcesów. Zdały maturę, ukończyły szkołę, dostały się na studia, na dobre studia. No, ale tak naprawdę ich sukces na rynku pracy będzie zależał od tego, nie jakie dyplomy otrzymają, nie jakie zaświadczenia zdobędą, ale od tego, jakie kwalifikacje i kompetencje posiądą w tych najbliższych latach. 18 lat programu stypendiów pomostowych to 17 tysięcy stypendystów, 24 tysiące stypendiów i 117 milionów złotych przekazanych przez partnerów programu. Oczywiście to są tylko duże liczby, natomiast za tymi liczbami stoją młodzi ludzie, którzy chcą zmienić swój los poprzez wykształcenie. My staramy się im w tym pomóc. Stypendium umożliwiło mi podjęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, wyjazd z mojej małej miejscowości, możliwość pełnego skupienia się na nauce i możliwość sfinansowania tych studiów. Dzięki temu, że byłam stypendystką, mogłam działać w kołach naukowych, mogłam oddawać się swojej pasji społecznej, pasji do życia publicznego, angażować się w różnego rodzaju projekty, akcje społeczne. Stypendium pomostowe wyposażyło mnie również w szereg kompetencji społecznych dzięki udziałowi w warsztatach, w konferencjach. Ten program stypendium pomostowych jest dla mnie i myślę, że dla wielu innych stypendystów ogromną szansą. Jest dowodem na to, że nie tylko my wierzymy w siebie, ale również, że ktoś w nas wierzy, że ktoś trzyma za nas kciuki i że komuś zależy na tym, żebyśmy w przyszłości osiągnęli jak najwięcej. Program jest wyjątkowy, jest kompleksowy i wszyscy stypendyści czujemy, że jesteśmy częścią tego programu, że jesteśmy jedną wielką rodziną stypendystów pomostowych. Ideą programu stypendiów pomostowych jest wsparcie niezamożnej młodzieży pochodzącej z małych ośrodków miejskich i wsi. Umożliwiamy tej młodzieży dostęp do dobrej jakości edukacji na poziomie wyższym. Program stypendiów pomostowych to koalicja partnerów, którzy inwestują w młode pokolenie. Nasz program to nie tylko stypendium, to nie tylko pieniądze, ale również wiedza, kompetencje, kontakty i możliwość przeżycia wyjątkowej przygody. Stypendium, które można uzyskać w programie, to nie tylko stypendium na pierwszy rok studiów. Dla najlepszych mamy ofertę na drugim, trzecim i czwartym roku studiów. Mamy również stypendia językowe, a nawet stypendia dla przyszłych doktorantów. Mamy kursy, mamy konferencje, mamy różnego rodzaju szkolenia. Przede wszystkim było to wsparcie finansowe, ale nie tylko, bo brałem udział w warsztatach z Narodowym Bankiem Polskim. Miałem okazję również pojechać na konferencję naukową, spotkać się z innymi stypendystami, także stwarza to wiele okazji do osiągnięcia jakichś celów. Program stypendiów pomostowych to jest dla mnie szansa, zdecydowanie szansa. Ten program został zaprojektowany po to, żeby wspierać rozwój młodych ludzi, zarówno osobisty, jak i zawodowy, żeby pomóc im w rozwijaniu pasji, zainteresowań, żeby pomóc im wejść na rynek pracy, ale także, żeby zainteresować ich aktywnością społeczną. To jest niezwykle ważne. My traktujemy te wydatki, które ponosimy w związku z realizacją programu stypendiów pomostowych, jako inwestycje. Inwestycje w przyszłość, w młode pokolenie. Chcemy, żeby młode pokolenie było świetnie wykształcone. Program stypendialny bardzo pomaga, mi bardzo pomógł. Dzięki niemu ja i moja siostra, bo obydwie dostajemy stypendium, mogłyśmy
przenieść się na studia poza nasze miejsce zamieszkania, wyjechać do większego miasta i też daje nam taką szansę, że możemy studiować, skupić się na nauce bez podejmowania pracy, co pewnie bym musiała zrobić po prostu nie dostając stypendium. Dzięki temu, że dostałam stypendium, rozwinęłam język angielski, skorzystałam z kursu językowego i otrzymałam certyfikat, co myślę, że pomoże mi na dalszej drodze zawodowej. Też mogłam działać w wolontariacie, w kołach naukowych na mojej uczelni i pozwoliło mi to na przykład wyjechać na konferencje naukowe, na co może nie mogłabym sobie pozwolić wcześniej.